Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Przed chwilą słyszeliśmy, że w Opolu bezrobocie na poziomie 4%. No to właściwie wygląda na to, że wy bardziej powinniście poszukiwać pracowników niż pracy dla bezrobotnych. No, właściwie wydaje się, że to tak, ale ja patrzę na to też takie fale. Były dziesięciolecie, takie cykle dziesięcioletnie przeżywamy w Polsce. Dziesięć lat temu, w 2007-2008, bezrobocie też było dosyć niskie, sięgało, próbowało sięgać do 4%. Przed kryzysem. Tak, tak, światowym. Tak, tak dokładnie. I jeszcze też potem, też, ale to już, już tak, aż takich dobrych wików nie było. To mówimy o, w tym momencie o, 90, o, o, o 1998. Także widać, że co 10 lat taka koniunktura się pojawia, że ten rynek pracy. Pracownika, tak, i no, no, tak jak teraz przeżywamy 2017-2018 to jest czas rzeczywiście takiego mocnego rynku pracownika, że rzeczywiście tutaj pracodawcy no, muszą o niego zabiegać, yy, ale to nic nie trwa wiecznie, więc yy, to jest dobry czas, żeby zaraz pomyśleć po o podwyżkach, rozmawiać z pracodawcą. Albo zmienić pracę. Albo zmienić pracę. Tak naprawdę to jest ta sytuacja, że pracownik dzisiaj decyduje. 4% w Opolu, a w powiecie? W powiecie 7%. 7% na koniec lutego. I to, to, to jest jakoś tak, gdyby popatrzeć na poszczególne gminy? Bardzo zróżnicowana sytuacja? W gminach... No bo to jest duży powiat ogromny tak. Polski, tak, gmin tak, tak no patrzyłem, patrzyłem przynajmniej, przygotowując jeszcze do, do tej do programu. Bezrobocie, Stopy bezrobocia się nie mierzy już do gmin, bo, bo trzeba z danych głosów mieć głos nigdy tego nie podaje, bo mieszkańcy gmin versus osoby nieaktywne. Natomiast ilość tych bezrobotnych mamy. No i widzimy, gdzie jest, dominują, gdzie jest ich mało. Popielów jest dużo. dużo ilością. Yy, 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 także tutaj my można no, czy tam jest dużo bezrobotnych. Jest, jest, tak? jest bezrobocie. Yy, Niemodlin, yy, w sensie takim ilości, dlatego mamy filię też w Niemodlinie, ilość bezrobotnych jest duża. Yy, w, także no, są takie obszary, gdzie po prostu trzeba, trzeba, trzeba cały czas yy, pracować. To znaczy jest duża ilość osób, która jest do obsługi. Także te programy, o których mówił Jacek Suski, jak technicznie wygląda jakby wykonanie takiej pomocy dla bezrobotnego? Właśnie to, to może tak, ten, ten Regionalny Program Operacyjny, który podpisaliśmy wczoraj, no to tak naprawdę to jest pomoc dla 567 osób, po tyle planujemy przez staże, szkolenia, dotacje, prace interwencyjne i refundacje. Powyżejcie z tego roku użyć? z tego roku życia. A jakich typujecie? Bo tych bezrobotnych jest pewnie więcej. No, tak, no oczywiście. No, bezrobotnych tak naprawdę to mamy tysiące w Opolu, jakby tak patrząc. Powiat ma niecałe 2800. Także tutaj, więc to, ten, dotyczy to też i mieszkańców Opola i powiatu, więc jak typujemy, jest oferta stażu, na tą ofertę stażu wydajemy osobom, które są zainteresowane takim stażem i to po prostu realizujemy. Okazuje się, że największy problem jest, żeby obsadzić te staże. Bo stawka nie ma chętnych? Nie ma czasami chętnych, bo 997 złotych jest stypendium stażowe i za te stypendium przez 6 miesięcy stażysta no, musi się utrzymać. Pracując tak naprawdę też 8 godzin. Bo to jest też praca, to nie jest, owszem, nie jest to, nie ma takich uprawnień pracowniczych pełnych, że on odpowiada majątkiem, ma opiekuna, są trochę to te prace, no mniej tak skomplikowane jak pracownik, ale niekiedy one są już bardzo zbliżone do tego, co robi pracownik. Więc no, jakby każdemu zadać pytanie, że za 1000 zł chce pracować. 8 godzin dziennie. 8 godzin dziennie. To, się, to jest pochodną tego, jaki mamy zasiłek dla bezrobotnych, bo to jest też uwarunkowane. Zasiłek dla bezrobotnych się nie zwiększył od, na przestrzeni odkąd ja jestem w, w urzędzie tuż w 2016 roku w lutym, kiedy objąłem tą funkcję. Ile? Wynosi? Z, y, obecnie zasiłek 810 zł. No, to a, a 120%, 120 jest stypendium stażowego od zasiłku liczone. Także tak, jakby ten zasiłek było kiedyś przymiarki, żeby był 1000 zł, no ale wiadomo, jak jest zasiłek, to też może być sytuacja, że niektórzy by się nawet na siłę może rejestrowali i trwali tylko w tym, żeby ten zasiłek pobierać. Jak jest niski, no to jest też jak gdyby taki lekki przymus, idź do pracy, nie? szukaj, bo zasiłek masz taki, jaki mały, no więc zrób coś, może pójść na, na staż, trochę więcej będziesz miał, 120% tego zasiłku. Zrób Coś więcej, nie? żeby tutaj ten. Więc to też jest taka rzecz, że pewnie bezrobocie mogłoby być większe, gdyby zasiłek wzrósł. A proszę mi powiedzieć, ten zasiłek się pobiera jak długo? No to jest od stażu pracy. Najczęściej są brane one na, na, na 6 miesięcy. To, to, ten, to jeżeli... A potem? Potem już nie ma. Może być, jeżeli 20-letni staż, to jeszcze rok, oczywiście on spada, ale jest dodatek aktywizacyjny, czyli to, co warto zauważyć, że na przykład połowę tego zasiłku dostanie osoba, jeżeli w tym okresie uprawnionym, na przykład na 6 miesięcy, w trzecim miesiącu pójdzie do pracy, no to te 3 miesiące będzie miał połowę tego zasiłku jeszcze dodatkowo jako ekstra bonus. Czyli Więc to jest taki jest system, taki... który jednak wymusza w pewnym stopniu jakby aktywne szukanie pracy. Tak, 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 tak. jest jakiś, jest jakiś, na pewno mógłby być jeszcze bardziej większy. No, no i tu w tym kierunku mówisz, Przymiarki, ta ustawa o, o promocji zatrudnienia ma ewoluować, żeby właśnie mniej było tych y, usztywnych y, papierów, więcej tej pracy, mod, na motywacjach. My sami widzimy, że trzeba już y, te nasze wysiłki kierować do osób długotrwale bezrobotnych. No ja właśnie, ten tak zwany to, trzeci profil, tak? tak? Ci, którzy albo nie chcą, albo nie potrafią szukać tak, pracy. Tak, tak. To długo... jest duża grupa? To jest, to jest y, trzeci profil, u nas to jest prawie 34% w opolu a 7 w powiecie. No, także to jest, to jest spory, spore wyzwanie i właśnie to są osoby, które komunikują albo coś, problemy zdrowotne, albo komunikują jakieś tam opieka nad dzieckiem, osobą starszą, no różne mankamenty, coś powoduje, dojazd, niedojazd, no, no takie komunikaty są od nich. Nie Można... da się podjąć pracy. No, no ten, teoretycznie robimy próby aktywizacji czasami się kończą wyrejestrowaniem. Także, jeżeli rzeczywiście widzimy, że tutaj ktoś z nami próbuje tak tego sobie taką ściemę robić, no to też nie będziemy na długo taką, w taką grę yy, grali. Natomiast yy, natomiast, natomiast, no, też nie chodzi, żeby na siłę kogoś do pracy yy, wysłać, gdzie po prostu bojkotuje pracę, nie? Bo to pracodawca to potem mówią, do nas przychodzi. tak u nas w radiu się Bo mówi: nas przy... że Z niewolnika nie ma pracownika. No, no więc dokładnie, więc no musi też, chcieć. No musi chcieć, więc dlatego też na siłę uszczęśliwimy go taką pracą, i pracodawca do nas przyjdzie potem po prostu po reklamację. No to też nie o to chodzi. Nie? Więc, yy, więc tutaj bardziej myślenie jest na motywacjach, dlaczego praca. No może dlatego, żeby właśnie stanąć i, i może wyjść z wszystkich tych problemów, które mam. są. Alimenty, ktoś ma jeszcze inne rzeczy przecież, problemy po drodze, zadłużenie. To może rzeczywiście nie uciekać przed tym samym systemem tylko może pójść na rozsądną rozmowę, z zus się dogadać, dogadać się z instytucją. Teraz powoli już to państwo nie jest opresyjne, już stara się dogadywać, pomagać. To, no, w już, nie rozmawialiśmy z z to już nie są te czasy, Ta, są te czasy że po prostu przychodzi w windykacje już nie są, nie ma już tych y, y, trybów e -sądów nakazowych, że tam po prostu ktoś wystarczy, że upra znaczy, wysłał... nie jest wszechmocny. Tak, już nie są te czasy. to Więc tutaj już powoli jest, y, gdzie obywatel po prostu może z siłą po prostu walczyć swoje prawa jako konsument. Yy, także ta upadłość konsumencka, no wiele jest różnych form. Więc naprawdę trzeba pomagać wielo, wielowymiarowo. Tak patrzę na tę osobę no przez pryzmat no różnych zdarzeń. No dużo rzeczy się dzieją, my to rozumiemy i chcemy pomagać bardziej niż robić to na siłę pałką i po prostu gonić do pracy. No to nie jest ta metoda. Przypominam, że naszym gościem jest Tomasz Kwiatek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Druga część rozmowy w Radiopole 2 i na naszej stronie radiopole.pl. Tam także można ją obejrzeć. Panie dyrektorze, no, w, w, pracodawcy szukają pracowników i dostają między innymi Ukraińców. Dużo ich mamy no, tak, u Was. No, tak, tak. No, z, zeszły rok to jest, zakończył się wynikiem tych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. To jest taka pół, półroczne dokumenty, które uprawniają do, do, do powierzenia pracy. To było ich 16 tysięcy tych oświadczeń. W powiecie i w mieście. W powiecie i mieście. Natomiast w tym roku już mamy y, blisko 5 tysięcy tych oświadczeń. Mimo, że opłata jest 30 zł od tego roku wcale nie spowodowała, że zainteresowanie zmniejsza. Jeżeli w ten kwartał zakończymy pięcioma tysiącami, no to, no to proszę to pomnożyć razy cztery i wyjdzie, że dwadzieścia tysięcy prawdopodobnie. Zakończymy y, tym wydaniem oświadczeń, mimo, że opłata jest ta 30 złotych. Kto szuka Ukraińców? do pracy no, y, sektor tak naprawdę y, budowlany i przemysł to są główne 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 ten i, wszyscy, i wszystkie proste prace fizyczne, które można wykonać to, to są powiązane przez te oświadczenia. czyli te prace gdzie y, teoretycznie no fakt w ręku i y, y, chęć do pracy fizyczna no to no, to no, to ten u nas u nas u nas jak gdyby no, są większe aspiracje, bardziej taka bar praca bardziej intelektualna, więcej mamy osób z wyższym wykształceniem miasto wojewódzkie dużo absolwentów y, Bardziej tam chcieliby się nasi Polacy realizować, a Ukraińcy bardziej potrzebują, wypełniają tą lukę naturalnie. Też to są związane z tym, że jest demografia jest demografia. Niektórzy przyszli na emeryturę, była możliwość wcześniejsza pójścia na emeryturę, zrobiła się pewna luka. Po 18 roku życia na rynek wchodzi coraz mniej osób. Także ten, biorą studia, yy, nie wchodzą od razu, że tak powiem, jak, jak kiedyś, taką falą, yy, niże demograficzne były przez jakiś czas. Także, yy, na no tego program 500 plus jest w pewnym remedium na to. Na Makto to, ale... pracowe, znaczy... Przyszłości, bardzo tak, dalekiej przyszłości. Daleki przyszłości. Panie dyrektorze, to takie pytanie, Ukraińcy są tańsi dalej? No już przy, bym przy tak... Przy się... tym rynku pracownika już nie koniecznie. ustawowo jest zabronione, żeby byli tańsi, bo muszą zarabiać minimalną krajową. Albo minimalną stawkę godzinową, te 13,70 zł za godzinę, jeśli chodzi o umowę, zlecenie. Więc mm, także tak naprawdę te minimalne. A też znają swoje prawa, rejestrują się w zus tak, na przykład. Tak, tak, tak. Nawet rejestrują się, jeżeli są, mają stałe pobyty, mogą być zarejestrowani w powietrzu urzędzie pracy. Powoli te przypadki się też zdarzają. Yy, także tutaj yy, znają swoje prawa i wiedzą, że też jest z rynek pracownika, czytają, bo przecież to nie jest dla nich trudny, albo rozmawiają, język polski nie jest jakimś wielką barierą dla nich. Także wiedzą, co się dzieje, więc. Negocjują, zmieniają. I tu jest największy problem, że pracodawcy mówią, że o małej lojalności. No oni też są na krótki okres, czasami pół roku właśnie te oświadczenia. Yy, więc... W znaczy, te mała roku... lojalność? Czyli jak się dowiedzą, że gdzieś to mogą idą. zarobić więcej, to od razu. Porzucają czasami dalej. pracę. Mówią pracodawcy, że to po prostu wolałby Polaka, wolałby Polak. No ale niestety... Ale ich nie ma. Ich, ich, ich nie ma. No, jakby tak wszystkie obsadzić 23 tysiące ofert pracy w zeszłym roku, no to już widzimy, versus y, niecałe 6 tysięcy osób bezrobotnych, to jakby wszystkie oferty zostały podjęte, to byśmy nie mieli w ogóle ani jednego bezrobotnego w rzędzie pracy. Hmm. A jakieś inne nacje, jeszcze na koniec zapytam, bo no, tak. Tak. Czyta się o Nepalczykach, Hindusach. No Mołdawianie też od dawna przyjeżdżali. Tak, tak. No i Hindusi są aktywni, jeśli chodzi o spawanie. Byli, byli, byli na elektrowni Opole, albo są dalej, przepraszam, bo to przecież nie skończyła się inwestycja tam. Oni po prostu są dokładni i są dobrze chwaleni, że, że, że ten... A spawaczy brakuje. No, zawsze, Także i zawsze brakowało. Także tutaj są dobre notowania, więc ich falami ściągnięto, szczególnie ta inwestycja elektrowni Opole spowodowała, że tak są widoczni, bo oni nawet mieszkają w wspólnych domkach jednorodzinnych, gdzieś czasami wynajmowanych, tylko dla nich i, i tam właśnie mieszkają, więc są, są też słyszani i tak, że tak powiem, namierzani. No ja znam też takie inwestycje, <grym> które są w tej chwili realizowane z myślą o tym, żeby tam wprowadzić Ukraińców, zrobić z tego taki hotel robotniczy. Tak, no... Sporo no, jest takich pomysłów. nie akademik na, na Solskiego jest kupiony przez firmę pośrednictwo pracy i cały jest zamieszkany przez osoby z Ukrainy. Ściągnięte. Także, także tutaj takie są inwestycje teraz poczynione. Myślę, że jak. jak Otwiera się nowy rynek. Myślę, że jakby się agencje mogły dogadać, to i by struga kupiły, bo, bo może na jedną agencję to za mało, ale i struga w dawny dawną bursę by przerobili chętnie na, taką, na takie miejsce. Tylko szarpnąć się trochę jest inwestycja duża i przerobić. Także tutaj. Potrzeby są, bo to jest właśnie tym mogą zatrzymywać tych Ukraińców. Mówią pracodawcy właśnie, że jak zapewnią Wiktiopierunek jak to się mówi przysłowiowy, no to już jest to już jest ich na ten czas. Tak, tak, bo na ten wtedy Ukraińcy sami nie muszą wynajmować. Także tutaj to, to jest ta, ten bonus dodatkowy. Powoli te pakiety poza płacowe są ważniejsze niż ta, niż, ta, niż, ta, niż, ta, niż ta sama pensja że rzecz Pan opowiada. No, mocno się zmienia rynek pracy. Zmienia się rynek pracy, bo jest niż i luka na rynku pracy. Ona, ona, jeżeli będzie trwała tak długo, a pro prognozy demograficzne mówią do 2030 roku, że 5 milionów ludzi aktywnych zawodowo obecnie zejdzie z rynku pracy, no to te 5 milionów no to ktoś musi wypełnić, bo pracy przecież jest. A tylu nie wejdzie na rynek. No tyle nie wejdzie. No, no, niż demograficzny trzeba będzie wypełnić albo tym 500+, które teraz gdzieś za 20 lat może da swój efekt. No, ale to za 20 lat, a nie no. w 2030 roku. No jeszcze. Otóż to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Kwiatek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.